Śpiewać każdy może, trochę lepiej albo trochę gorzej, ale to nie w chórze uniwersyteckim. W chórze uniwersyteckim, o który za chwilę zapytamy, wszyscy śpiewają fantastycznie, więc zapraszamy. Chór nie istnieje bez dyrygenta, dlatego że dyrygent jest osobą prowadzącą, kierującą i inspirującą ludzi do śpiewania. Niekiedy zdarza się, że zespoły mniejsze, wokalne śpiewają bez osoby dyrygującej, aczkolwiek zawsze w każdym zespole jest taka osoba, która chór prowadzi, dobiera repertuar i prowadzi całą działalność logistyczną i organizacyjną. Aby śpiewać w chórze, nie jest wymagana znajomość nut. Cała działalność amatorska chórów, zarówno w Polsce, jak i poza granicami, właśnie w ten sposób jest prowadzona, że osoby rekrutujące do chórów nie muszą znać zapisu nutowego. Wymagane predyspozycje to przede wszystkim słuch muzyczny, poczucie rytmu i brak jakichś dolegliwości foniatrycznych ze strony układu naszego głosowego i układu aparatu głosowego, który jest zdrowie jest niezbędne do tego, abyśmy dobrze śpiewali. Podczas prób wszystkie głosy, wszystkie grupy głosowe są systematycznie uczone swoich partii głosowych. Po połączeniu wszystkich głosów, a najczęściej są to cztery głosy chóralne, nie ma, a przynajmniej nie powinno być problemu z poruszaniem się w tej linii melodycznej, która jest wcześniej wyuczona. Próby chóru najczęściej odbywają się dwa razy w tygodniu. Ta systematyczność jest bardzo potrzebna w powodzeniu i w tym, żeby osiągnąć sukces odtwórczy i twórczy. Jednak gdy zbliża się jakiś koncert lub ważny występ, robi się prób nieco więcej po to, by ugruntować repertuar i być bardziej pewnym. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie chóru uniwersyteckiego albo odnośnie działania naszego całego wydziału, no to zapraszamy, pytajcie, bo warto zapytać.